Ostatnio sobie postawiłem za cel, żeby w końcu zrobić kosę z jakiejś małej sumy na CSGO skinsie, więc dzisiaj kolejny odcinek oczywiście naszych zmagań. Dzisiaj od 30 zł do kosy na CSGO skinsie. Witam bardzo serdecznie. No co, no zaczynamy tak naprawdę z jakąś bitewką. Prosiłem was ostatnio, żebyście pisali mi jakieś swoje pomysły właśnie, taktyki na zrobienie kosy właśnie z jakiejś małej sumy. No pisaliście, że głównie battle i żeby liczyć na łód szczęścia, więc tak sobie dzisiaj zrobimy. Ja i tak w sumie zazwyczaj battle robiłem i po prostu liczyłem, że coś mi poleci. Dlatego zaczynamy tutaj z bitwą na skrzynkę, którą możesz oczywiście odebrać za darmo, używając tylko kodu CROX na CSGO skinsie. Wystarczy, zalogujesz się z linku z opisu, bądź kliknij oczywiście magiczny zielony plusik, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, i wpiszesz kodzik CROX przez 2x. Masz wtedy oczywiście skrzynkę na start za free i 10% więcej do każdej wpłaty. Więc dajmy na to, jak chciałbyś sobie zrobić taki challenge, dajmy na to, no od stówki do kosy, dajmy na to, no to masz 10 zł za free jeszcze, no skrzyneczka oczywiście również za free, więc to jest zawsze jakiś bonus do oczywiście zrobienia, do tak naprawdę podjęcia próby zrobienia tej kosy. No ja już dzisiaj podejmuję kolejną próbę. Ostatnio od 100 zł było, potem chyba 50 albo właśnie 20, od 30 chyba jeszcze nie było, więc dzisiaj właśnie od 30 zł do kosy. No i liczymy oczywiście na łódź szczęścia. Ja ci tylko przypomnę jeszcze, że hasło konkursowe będzie w trakcie filmu podane, więc oczywiście oglądaj film do końca, jak skina chcesz wygrać. Ostatnio wysyłałem wam trochę skinów, więc jakoś niedługo wylosujemy sobie również z innych filmów. Oczywiście, no jak chcesz wygrać, no oprócz tego oczywiście hasła konkursowego w komentarzu, no to sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, dołącz na Discorda, no i oczywiście kodu CROX i CSGO skin się użyj. Również zastanawiasz się pewnie, Kroko, co to za piękna kosa, Huntsman Knife Freehand do wygrania. No jest to kosa o wartości 1000 zł, która poleci oczywiście do któregoś z was. Jak wpłacasz z kodem CROXI, to podeślij mi oczywiście nagranie na Discordzie, link w opisie, na oczywiście specjalnym kanale. I oczywiście możesz wtedy wziąć udział właśnie w konkursie na kosę. Każde 2 zł wpłacone są oczywiście CROXI, to jeden bonus respektu. Im więcej oczywiście płacisz z kodem CROXI, tym większa szansa na wygranie tej kosy. No i oczywiście każdy dostaje nagrodę gwarantowaną w postaci rangi na Discordzie. Zobaczmy jak tutaj. No jest to co? Czemu ten scout tyle kosztuje? No powiem tak, no mieliśmy... No, mieliśmy te 3 dyszki i no zjeżdżamy niestety coraz tu niżej. Już 12 zł przegraliśmy. Więc oczywiście dołączamy do następnej batelki i próbujemy tutaj coś zawojować na tej ulepszonej skrzynce. Low boost, zobaczmy co to za SG, 59 groszy, okej. Okay. Jeszcze jedna skrzynka, zobaczmy. No i będzie GG, no ten kurczę lot łasica, no oddał tutaj, niestety nie dla mnie. Generalnie jak się zapytasz, czemu odcinki tak późno, Kroko, ostatnio? No stary, no euro, tak? Przed chwilą się zakończył mieć z Portugalii. Oglądałem do końca, bo no zapytasz, Kroko, Portugalia była na kuponie? No była Portugalia na kuponie, tak? Była czysta Portugalia, dwie brameczki Portugalii, więc liczyłem oczywiście do samego końca na tą bramkę drugą. Jeszcze jedna w ogóle padła ze spalonego, więc tam aż szkoda gadać, ale na szczęście overall Portugalia wygrała. Ej, wygrałem tą bitwę! I szczerze, nie zauważyłem, że ją wygrałem, myślałem, że ją przegrałem. Nawet nie zauważyłem, co to tam... Byłem święcie przekonany, że mam dużą stratę do niego. No ale dobra. Zobaczmy skrzynkę teraz z music kitami. Zobaczmy, jak ona się tutaj zaprezentuje. No i oczywiście Flashbang Dance, pewnie coś to kosztuje. No nie wiem nawet co to jest, 3,53. No zwycięzca, no raczej tutaj na lekki plus wyjdzie. No co to jest za plus tak naprawdę? No dobra, i co możemy zrobić? Jest tu dużo batelek, może powinienem zrobić battle po prostu na większą ilość osób i liczyć, że coś mi się udało strzelić. No nie wiem, no, a zobaczmy, tak się zastanawiam właśnie, bo mam rozkminę zawsze, czy wrzucać jedną skrzynkę, czy dajmy na to wrzucać kilka skrzynek o wartości właśnie tej jednej skrzynki. Czy dajmy na to wrzucić jedną za 6,30, czy dajmy na to 3 właśnie takie za 2,10. No nie wiem, no zobaczmy, wrzućmy 3 takie. Zróbmy teraz underdoga. No nigdy tego underdoga nie robię. Może powinniśmy zrobić stary challenge od zera do kosy na samym underdogu. No myślę, że to by było naprawdę przemocne. A ja tego underdoga, no... No zazwyczaj nie wrzucam i zazwyczaj płaczę, że oj, 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 Kroko siadłoby tu na underdogu, tak?
Więc zobaczmy, jak tutaj jest tym underdogiem, ona pójdzie, no i klasycznie. I zobacz, to jest moje szczęście, stary. Raz wyrzuciłem underdoga i dostałem na dziurę. I raz mi oddało. No przecież to jest niepojęte, no naprawdę. No mówię, ostatnio moje szczęście, no po prostu nie istnieje, tak? 12 zł. Z tą make-up case, czy może nie? Nie, jednak. Rust case na 3 osoby. No jeszcze raz ten underdog, no zobaczmy, no może ten underdog teraz pokaże, że jednak się opłaca tutaj go rzucać. Wrzucamy oczywiście bota i zobaczmy, mamy tutaj bitwę na 3 osoby. I zobaczmy jak nam pójdzie. No szczerze nie wiem, nie, znowu jesteśmy na dziurę, no to jest niepojęte. I zobacz, jedna taka bitwa i mieliśmy 12,50 więcej, zostało nam 7,77, magiczne te siódemeczki. No mam nadzieję, że przyniesie mi to szczęście. Dołączamy do bitwy. No jak tej bitwy nie wygramy, no to jest GGWP. Zostaje nam tak naprawdę na ostatnią skrzynkę, więc może po prostu powiem hasło konkursowe. Napisz, czy miałeś kiedyś kosę w cecie? Po prostu. Tutaj pierwsza skrzynka, no bardzo równo. A jak miałeś, to napisz, jaką miałeś najlepszą. Jaka ci się najbardziej podobała. No jest to zwykły tryb, więc tutaj może jakąś szansę mamy, żeby tutaj ta naklejka nas wykierowała. Znaczy to salt nie będzie... No właśnie, to jest ta... Ta naklejka, która była w skrzynce z White Lotusem. Tak mi się, kurczę, na początku skojarzyło i mówię, oho, no coś, czuję, że to będzie dużo warte. No to co? Od złotej 50 do kosy? Zobaczmy, bitwa na 4 osoby. No mi nie pozostaje nic innego, się z wami pożegnać. No, przysięgam, no ostatnio moje szczęście nie istnieje. No ale ja wierzę, że kiedyś się uda, bo no nieraz pokazywałem, że z tej małej sumy da się zrobić kosę. I naprawdę, kurczę, no wierzę, że kiedyś się uda. I patrz, teraz kurczę chciałem underdoga, ale sobie zostawiłem normalny i bym wygrał.